Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie z Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej w Katowicach i zapraszamy na spotkanie, które odbywa się w ramach piątej edycji projektu Pola Widzenia Książki, projektu, którego pomysłodawczynią jest kierowniczka Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej w Katowicach Ewa Kokot i współtworzy ten niesamowity, jak myślę, cykl z Anastazją, z Sarą. Wszystko odbywa się oczywiście również pod auspicjami Biblioteki Śląskiej w Katowicach, pod dyrekcją pana profesora Kadłubka. I to dzisiejsze spotkanie zamyka i kończy tegoroczną odsłonę projektu Pola Widzenia Książki. Jest to czwarte spotkanie tegorocznej odsłony projektu Pola Widzenia Książki, które z kolei jest konsekwencją czwartej wystawy, która pojawia się w tej przestrzeni Domu Oświatowego. Cały cykl polega na tym i wyrasta z idei zderzania artystów wizualnych oraz pisarzy. I w tym roku organizatorzy przyjęli taką perspektywę, iż to artyści wizualni tworzą dzieła, przygotowują wystawy, do których z kolei piszący, czy to pisarze prozaicy, czy poeci, tworzą teksty, które w jakiś sposób wchodzą w interakcję z tą wizualną odsłoną projektu. Teksty różne, teksty opowiadania, teksty bardziej eseistyczne, czy też, jak w przypadku naszego dzisiejszego gościa, jednego z dwóch naszych gości, po prostu wiersze. No i już sam wywołałem tutaj do tablicy naszych gości, Ksawery Kaliski, Wojciech Brzoska, witam Was bardzo serdecznie. Ksawery Kaliski jest artystą wizualnym, tworzącym głównie, chociaż oczywiście nie tylko, wideoarty. Bardzo często poruszający się w przestrzeni sztuk nowoczesnych form wyrazu. Tworzący bardzo często dzieła interaktywne, zapraszający odbiorców do aktywnego uczestnictwa w swojej sztuce. No ale poza wideoartami, które dzisiaj są zaprezentowane podczas tej wystawy, Ksawery robi wiele innych projektów, wiele innych, uprawia wiele innych form działalności, współpracuje z projektantami, informatykami, muzykami. Stworzył wiele bardzo istotnych dzieł przestrzennych, między innymi dla UNESCO stworzył opracowanie prezentacji multimedialnej Pamięć Polski, Pamięć Świata. Jest też autorem koncepcji interaktywnego Muzeum Chopina w Warszawie oraz koncepcji interaktywnej wystawy nowych sal w kopalni Soli Wieliczka. Tworzył także monumentalne rzeźby stacji Drogi Krzyżowej dla parafii Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju. Natomiast Wojciech Brzoska, który wszedł w interakcję z dziełami i z pracami Ksawerego Kaliskiego, jest poetą, który wydał do tej pory 10 książek poetyckich, prawie wszystkie bardzo entuzjastycznie przyjęte przez krytykę literacką. Był tłumaczony na wiele języków, publikował w najważniejszych literackich czasopismach w Polsce, także publikował swoje wiersze w tłumaczeniach poza granicami naszego kraju. No i także jest muzykiem. Obecnie uczestniczy w dwóch projektach muzycznych, Brzoska Kolektyw oraz Piksele. Dawniej były to także projekty Brzoska Marciniak-Kozer oraz Brzoska i Gawroński, więc działa jakby na styku słowa pisanego oraz muzyki. I jest również majorem aresztu śledczego w Katowicach, gdzie dla osadzonych między innymi organizuje konkurs Żana Żeneta, konkurs ogólnopolski dla osadzonych we wszystkich aresztach śledczych w Polsce. No i to już jest ten czas, abyśmy przeszli do rozmowy, abyśmy porozmawiali o tym, co wypełnia tę przestrzeń i co również Państwo na ekranach swoich komputerach będziecie mogli zaobserwować. Niełatwe było znaleźć wspólną płaszczyznę dla Waszych prac. I tak sobie pomyślałem, że jest to trochę spotkanie tego, co abstrakcyjne, tutaj myślę o Ksawerym, z tym, co poniekąd jednak bardzo konkretne, co wyrasta bardziej z rzeczywistości, czyli z wierszami Wojtka Brzoski. Jakby opowieść o nieskończoności została zderzona z opowieścią bardzo indywidualną, bardzo intymną w takim sensie osobowym.
I chciałem na początku, Ksawery, ciebie zapytać, czym jest dla ciebie kraina abstrakcji? Dlaczego właśnie ją wybrałeś jako przestrzeń swoich poszukiwań? Ja może tak trochę przewrotnie powiem, że abstrakcją było to, że myśmy się tak na dobrą sprawę w ogóle nie spotkali, ponieważ ciężko było z moim kalendarzem zdążyć na spotkanie z Wojtkiem, więc wymieniliśmy się najpierw telefonicznie, a potem mailowo. Wojtek przysłał mi po prostu swoje wiersze i nagrania tych wierszy. I to był pierwszy moment, kiedy ja zacząłem w ogóle myśleć o tej poezji Wojtka. I to, co mi się zaczęło jawić gdzieś tam, jak odbierałem wiersze, to pomimo tego, że one dotykały takiego bardzo często przyziemnego problemu egzystencjalnego, to zawsze gdzieś wyczuwałem w nim jakąś tęsknotę i próbowałem to jakby przekuć na jakiś taki metajęzyk, też związany trochę z jakimś transcendencją też, myślę sobie. I gdzieś tam taka tęsknota, ja to przynajmniej tak wyczuwałem w tych wierszach. Być może Wojtek zupełnie jakby inaczej zakładał. Stąd wybrałem taki kierunek obrazowania abstrakcyjnego, żeby też odbić się trochę od treści samych wierszy, tak bardzo werystycznie, jeden do jeden. Pierwsza koncepcja w ogóle, jak powstawały te prace, rozmawialiśmy z Wojtkiem, myślałem, że ona będzie bardziej interaktywna, ta wystawa, i że będą mocniejsze relacje między słowem a obrazem. Ale zrezygnowałem z tego, bo bałem się jednej rzeczy, że jakby wplątanie w taki sposób mówionego słowa z obrazem spowoduje to, że będziemy mieć trochę taki fajerwerk, takie trochę karaoke, czyli nie do końca moment, gdzie możemy kontemplować wiersz i odnosić się do tego wizualnie, albo czasami oglądać tylko obraz, a potem szukać tych tropów tekście, który jest też wyświetlany na wystawie. Więc to tak abstrakcyjnie, jakby świadomie, chociaż początek był abstrakcyjny, bo nie udało się nam spotkać fizycznie. Ale jednak wystawa poniekąd była pewnym procesem twórczym, bo wiem na przykład, że zestaw wierszy przygotowanych przez Wojtka, jest to zestaw pięciu wierszy. Jakby te wiersze odpowiadają konkretnym pracom, że Wojtek je dopasował do konkretnych prac, prawda? Więc jednak pewien rodzaj procesu tutaj na pewno zaistniał. Ale chciałem wrócić do mojego pytania. Czym jest dla ciebie ta kraina abstrakcji? Dlaczego ją właśnie wybrałeś sobie za tą przestrzeń, w której poszukujesz? To powiem czegoś jeszcze tak, że jakby w abstrakcji można zakodować bardzo wiele znaczeń różnych. I litera też jest abstrakcyjna. Czasami te prace zbudowane są w ogóle z liter i niektóre tutaj mają bardzo czytelne formy konkretnych liter. Niekiedy ta forma litery się bardzo mocno zniekształca i zatraca, więc sam znak litery jest abstrakcyjny, a mówiąc o jakichś takich poważniejszych, czy jakby szukając tropów takich, które są dla odbiorcy czytelne, ale też mają mówić o czymś, co jest czasami z bardzo wysokiego C, a czasami dotykające życia, nie chciałem iść w taką werystyczną formę, nie? Takiego obrazowania, które nachalnie będzie prowadziło naszego widza w jakieś tam tropy, więc dla mnie ta forma abstrakcyjna daje mi na tyle wolności, że mogę budować ją i jakby badać poprzez zbudowanie tej formy, na ile ona jest czytelna dla odbiorcy, na ile ona jest jakby odpowiada pewnym założeniom, czy w treści wiersza, czy w koncepcji, jaką miałem, a na ile mogę sobie pozwolić na to, żeby pewne momenty odpuścić po to, żeby jakieś akcenty tylko w tej kompozycji zagrały. Bo wiemy, że abstrakcja niczego nie przedstawia, nie odzwierciedla, abstrakcja uchyla drzwi, prawda? Abstrakcja odsyła do czegoś. Być może tak, to trzeba też interpretować, że jakby w sztuce
Używając abstrakcji bardzo często sięgano po nią po to, żeby powiedzieć o czymś niewypowiadalnym. Nie? I tu trochę taka jest sytuacja, że słowa są czytane, mówione, ale dotykają czegoś, co jest niewypowiadalne i stąd jakby taki trudny. Wojtku, Ksawery przed chwilą powiedział, że być może tym elementem konkretnego w jego pracach to są właśnie te słowa. Ty z kolei piszesz wiersze, które są dość mocno osadzone w tym, co konkretne, prawda? I tutaj pozwolę sobie takie małe fragmenty przeczytać. Leżę na łóżku sam, listy nieobecności do podpisu, tymczasem za murami nowe dziewczęta w maseczkach, rozlewam wino, elementy bardzo konkretne. Natomiast mam też wrażenie, że nie do końca, że jakby ta przestrzeń abstrakcyjnego myślenia, metaforycznego, irracjonalnego w twoich wierszach również jest obecna. Mam nawet wrażenie, że z czasem, a śledzę twoją twórczość od pierwszej twojej książki, jakby coraz bardziej od tego realnego, rzeczywistego odchodzisz. Być może tak jest, być może wiesz to lepiej niż ja. Bo masz do tych tekstów jako czytelnik, a jednocześnie bardzo bliska mi osoba i bliski czytelnik, masz do tego większy dystans i przez to inny, być może lepszy dostęp. Bardzo mi się podobało w tym, co mówił Ksawery, spodobały mi się dwie rzeczy, które słuchając w miarę uważnie zlepiłem sobie w głowie w jedno, to znaczy tęsknota za niewypowiadalnym. I wydaje mi się, że tutaj się spotykamy bardzo mocno. To znaczy to, co mówiłeś ty, Bartek, o moich wierszach, czyli że one wyrastają z konkretu, z konkretnych sytuacji, bo zawsze tak jest, zawsze te inspiracje płyną od ludzi, czy to będą czyjeś słowa, czy to będą jakieś scenki z życia ludzi, bo najczęściej inspirują mnie po prostu ludzie. To później już jest to ten pierwszy impuls przefiltrowywany przez jakiś rodzaj wrażliwości, jak u pewnie każdego artysty. I zaczynamy, mówiąc metaforycznie, rzeźbić w tym, co niewypowiadalne. To znaczy staramy się, goniąc, jednocześnie chyba nigdy do końca nie złapać. Znaczy, to jest taka gonitwa, która nie ma końca. Jednocześnie jest w tym jakiś rodzaj piękna, jakiś rodzaj podróży, przygody i niewypowiadalnego w tym znaczeniu, w różnych znaczeniach, to znaczy i niewypowiadalnego jakby w dojściu do puenty, która jednak odsyła do różnych rzeczywistości, przecież jak to puenty w wierszach, one nie są zamykające, one są raczej otwierające. I podobnie jest w pracach Ksawerego, że ja, dla mnie to było bardzo nowe doświadczenie, muszę się przyznać, ja z wideoartem miałem bardzo niewiele do czynienia jako odbiorca. I kilkakrotnie wchodziłem, starałem się wejść w te prace, dostrzegając w nich właściwie coś, teraz sobie myślę, podobnego, jak ta pozornie abstrakcyjna rzeczywistość złożona jest z jakichś ułamków tego, co jest realne, co jest namacalne. Więc myślę, że właśnie ta tęsknota za niewypowiadalnym jest tutaj czymś, co nas mocno, mocno łączy, mocno spaja. Wiem, że bardzo ważnym wierszem dla procesu powstawania tej wystawy był wiersz Falstarter. Chciałem Cię teraz prosić o przeczytanie tego wiersza i powiem tylko, że zanim wiersz Wojtka wybrzmi, pojawi się muzyka, którą skomponował Ksawery Kaliski. Będziemy jeszcze później nawiążemy, jak ona tu się odnajduje na tej wystawie, ale tylko teraz chciałem zapowiedzieć, że najpierw dźwięki Ksawerego Kaliskiego, które potem płynnie przejdą w wiersz Falstarter. Thank you.
Falstarter. Na przystanku kobieta czyta, czego oczy nie widzą. Pozwól pojawiać się wydarzeniom i płynąć razem z nimi, nawet w samozaprzeczenia. Ona ma taki dialekt, że nie pojedzie dalej. Na wszystkich kołach ma pozakładane blokady. Szkoda, że nie pojechałeś w góry. Przegapiłeś tyle pięknych drzew. Ty przegapiłaś mnie. Przegapiasz co dzień. Jeśli nadejdą jakiekolwiek propozycje, to już nie w tym życiu. Czasem myślę o sobie Falstarter. Drugi raz nie powtórzymy już tego biegu. Zdyskwalifikują na samym przedzie. Pyrrusowe zwycięstwa oddałbym walkowerem, żeby tylko sercu było nie żal. Oczy by nie widziały, nie musiały iść w zapomnienia. Czasem chciałbym osiąść na jakiejś stacji kosmicznej pod zmienionym imieniem i nazwiskiem, albo chociaż na morzu, w strefie bezcłowej, spokojnie móc obserwować przygody wyjętych spod praw, poddanych tylko władaniu fal. Dlaczego, Ksawery, ten wiersz był istotny dla tej wystawy? I od razu chciałem poszerzyć pole tego pytania. Gdybyś mógł o tej wystawie, która tutaj wypełnia tę przestrzeń, opowiedzieć, jaką narrację chciałeś toczyć, jaka była metoda pracy nad tymi pracami i z czego ta wystawa się składa, bo mamy tutaj nie tylko wideoarty, prawda? Tak. To znaczy, i jakby dwa wiersze tak na dobrą sprawę były taką osią, bo i Falstarter, i ten wiersz wcześniejszy, który czytałeś o leżącej postaci, ale leżącej, co ciekawe, w morzu liter, tak? Czy wśród liter, tak. I ja bardzo dziwnie czytam poezję, bo ja nie zawsze czytam ją w całości i nie zawsze chcę sobie ją nazwać i puentować, tak jak poeta miał na myśli, i wyłapywałem, jakby metoda pracy była taka, że ja wyłapywałem sobie pewne obszary, które wydawały mi się interesujące. Niektóre pomijałem i to celowo, żeby nie iść właśnie w jakąś dosłowność, ale podobało mi się jakby w tych utworach takie też pomosty pomiędzy tym, co realne, tym, co nierealne. Jest też jeden wiersz o tym, że lecimy balonem, ale nie wiadomo gdzie, i też się robi jakoś z tego taka przedziwna przestrzeń zupełnie. Więc ja rzeczywiście jakby złapałem się tego Falstartera na samym początku. Trochę też jest o kondycji naszej, że zawsze jakby jesteśmy mądrzejsi po przebyciu pewnej drogi, a jakby wiemy więcej, zrobilibyśmy to już dużo lepiej wtedy. Podobnie pewnie by było też z tą wystawą, że ona inaczej miała wyglądać. Później znowu jakieś takie repetycje we mnie zachodziły, że zaczynałem się zastanawiać, czy w ogóle to ma iść w kierunku interaktywnym. Stąd doszukiwałem się raczej kierunków prac cyfrowych, które będą wyświetlane albo też wydrukowane. No i tu w tym wierszu jest też wiele, jeżeli mogę na sekundkę, tak. Bo to nie pamiętam całego, ale no są pewne tęsknoty też, nie? Jest też ten moment, że my chcemy, żeby pewne wydarzenia się, żeby pewne wydarzenia mogły płynąć, ale też mamy samozaprzeczenia właśnie. To są te rzeczy, które mnie bardzo mocno interesowały. Ale kojarzyły mi się też z jakąś przestrzenią przedziwną i szukałem tego w tych kompozycjach, które gdzieś tam proponowałem. Oczywiście, jak sobie tak analizuję w całości ten wiersz, on jest bardzo dla mnie pojemny, bo wiele rzeczy się tu dzieje. Jest i jakaś tęsknota za spotkaniem i za miłością, ale też za tym, że no, powinniśmy łapać życie w własne dłonie. Natomiast gdzieś tam cały czas jakiś meta obszar mi się włączał, że my nie do końca tylko i wyłącznie jesteśmy tacy przyziemni. Nie? I ten Falstarter może też być taką osobą, która
gdzieś tam głową jest cały czas obok rzeczywistości, dlatego się spóźnia. Nie? Jak teraz świetlona głowa na tym wydruku wieloformatowym. To jest, przepraszam, wejdę w słowo, to jest bardzo ciekawe, bo to się też łączy trochę z tym balonem i z tym odlatywaniem. Tak. Właściwie jak się połączy trochę te dwa teksty i te dwa motywy, co też odsyła do wolności tak naprawdę wprost, bo ten balon z innego wiersza, który jest mocno przytwierdzony i ludzie, którzy są na smyczy, no też nie polecą zbyt daleko, mogą sobie obserwować na tyle, na ile Lina pozwoli tę rzeczywistość. Także to ciekawe bardzo rzeczy, które wyłuskujesz, też jakby dla mnie, w sensie nie miałem tej świadomości, że to się tak chyba też łączy ze sobą. Mhm. Wspomniałeś, Ksawery, o przestrzeni przed chwilą. Twoje prace są pełne przestrzeni, wręcz wypełnione są jakąś takim otwarciem się na nieskończoność, na przestrzeń. Opowiedz proszę o tej wystawie. Oj, trudno. Trudno się opowiada o swoich pracach. Chyba dam może kilka tylko tropów. Nie będę jakby analizował swoich prac, bo jakby nie lubię tego robić. I przepraszam, że się tak uchylę, ale... Dla mnie jakby w tej odsłonie prac istotne było przede wszystkim światło i budowanie formy przez światło i przez to, co otacza je dookoła, ale pomyślałem sobie tak, że mam jakieś tam doświadczenia rzeźbiarskie, ale nie będę tutaj na wystawie tworzył rzeźb, bo jakby nie czułem jakby, że ta przestrzeń pozwoli na to, żeby to zrobić. Więc pomyślałem sobie, że jakby formą, tak jak mówiłem wcześniej, będą jakieś zręby liter, czasami elementy słowa urwane gdzieś, ale bardzo mocno przetwarzane cyfrowo. I właśnie ta surowość przetworzenia cyfrowego pomogła mi nie pójść tylko i wyłącznie w estetyzację tych prac, tylko żeby jakby dawać pewne akcenty w tych kompozycjach na ciężary tego, co jest ciemne, gęste, jakiejś takiej mocnej materii z czymś, co jest rozświetlone, z jakimiś przebłyskami i no jest to i w pracy tej, która jest tutaj dużą, ruchomą pracą poziomą, ale też myślę, jakby analizując wszystkie prace, gdzieś tam się to pojawia, jakby budowa albo zawieszenie tych form w ogóle w jakiejś takiej przestrzeni nie do końca określonej, która wydaje się być dla mnie pojemną przynajmniej przestrzenią i taką trochę też nierealną, jak te tematy, które porusza Wojtek, ale one są takie właśnie często odrealnione albo z lekkim przesunięciem w fazie, jakbyśmy to dźwiękowo powiedzieli, z lekkim przesunięciem w fazie i przez to też dające jakiś oddech na interpretację. Wspomniałeś kilkukrotnie o świetle. Ja zapomniałem jeszcze dodać, że to nasze dzisiejsze spotkanie odbywa się właśnie pod takim tytułem Światło. Wystarczy przymknąć oczy, nie przeoczyć. Wracając do wystawy, Wojtku, ten twój zestaw, pięciu wierszy. Czym on się charakteryzuje i jak on się odnajduje wśród tych wideoartów? W jaki sposób z nimi rozmawia, w jaki sposób wchodzi w korelację? Znowu najtrudniejsze dla artysty to, co przed chwilą powiedział Ksawery, żeby mówić o swoich rzeczach, o swoich tekstach. Wydaje mi się, że wbrew początkowym moim może lękom, może takim takiemu trochę szokowi poznawczemu, tak bym może to nazwał, im dłużej rzeczywiście wchodziłem dosłownie wzrokiem w pracę Ksawerego, tym więcej one były mi w stanie dać, pokazać i gdzieś tam odesłać, odsyłać, poodsyłać do takich gdzieś głębokich, też metafizycznych rejestrów. Ja myślę, że ja jako też autor tych tekstów jestem takim bardzo specyficznym odbiorcą. Myślę, że
że osoby z zewnątrz, które jakby doświadczają całości, czyli mogą czytać sobie wiersz i wiersze gdzieś tam, do których są też prace przyporządkowane i działa to w obie strony, mają być może, znaczy na pewno mają inny punkt widzenia. Ja jestem troszeczkę na uwięzi tych wierszy, trochę jak ten balon, który może nie do końca, znaczy uczę się tego wznoszenia jakby ku twoim pracom, ale mam pewne ograniczenia wynikające z tego, że to ja jestem autorem tych słów, wśród których trochę leżę. Ale jest to przeciekawe doświadczenie i tak jak mówię, to jest taka dla mnie nowa szkoła, nowa nauka, obcowanie z nową materią. Myślę, że to bardzo fajnie, że się stało. Ja się z tego bardzo cieszę, choć nie sądziłem, że będzie to też takie dość trudne doświadczenie, przynajmniej w początku. Chciałem was zapytać o emocje. Wojku, twoje wiersze, tak ci zresztą dzisiaj powiedziałem, że ten właśnie zestaw wydaje mi się bardzo piękny, ale on jest bardzo smutny. Jakby odnajduje tam smutek i ciemność na przekór temu światu, który jest w tytule naszego dzisiejszego spotkania, którego wcześniej nie odnajdywałem. Kiedy czytamy, leżę na łóżku sam, dziwnie spokojny, a jeszcze wczoraj pragnąłem naraz wszystkiego, przygód z tyloma ludźmi. Wykręcałem dziesiątki numerów. Dziś leżę wśród liter jak kot. Albo smutny wodzirej pomiędzy ludźmi, znudzony kratami. Gdy karta gada do mnie, wysuwam głowę z pomiędzy krat. Skąd ten smutek i gdzie w twoich wierszach jest jakiś przesmyk, gdzie może się pojawić jakieś światło? To są wiersze, które prawdopodobnie znajdą się w kolejnej książeczce, która mam nadzieję ukaże się w przyszłym roku i będzie najprawdopodobniej nosiła tytuł Senny Offside. To też myślę, że jest znamienne gdzieś ta atmosfera senności i takiego oniryzmu chyba spowija te teksty. Myślę, że nigdy nie pisaliśmy ani ty, ani ja o zbyt optymistycznych wierszy, nie łudźmy się. U mnie było tylko trochę więcej ironii może. Trochę tej ironii w tym kolejnym tomiku myślę, że będzie na przełamanie. Te teksty rzeczywiście są być może spowite mrokiem, ale to akurat myślę, że dla spójności wystawy, czy też tego zestawu tekstów robi, to akurat robi temu dobrze. Nie chciałem, żeby to były rzeczy, które po prostu do siebie nie pasują. Tutaj myślę, że jest jakaś historia wspólna, którą można sobie ułożyć, nawet poprzez klimat po prostu tych tekstów. Mhm. U ciebie, Ksawery, nie wiem, czy się zgodzisz, ale odnajduję zupełnie inne emocje. Ekstaza, uniesienia, a jeżeli się pojawia tęsknota, to jest to jakaś taka tęsknota za nieskończonością. Czy to jest jakaś twoja taka wędrówka ku światu? Być może tak, to można też interpretować. Ja nie powiem od razu tak albo inaczej. To jest jeden z możliwych tropów i tak bym to zostawił. Natomiast to, co zauważyłem, że jakby dobrze, że jest w twórczości Wojtka, jak czyta się te wiersze, że one są z kontrastami i jakby te, przepraszam, szybkie zestawianie bardzo różnych kontrastowych form i zderzeń sytuacji też było dla mnie takim tropem, żeby podobnie myśleć w kompozycjach plastycznych. Nie? One czasami są takie drażniąco niespokojne, a czasami mają taki moment wyciszenia i takiego wyładzenia. Nie? Ale nie wiem, czy chciałbym tworzyć prace, które są komfortowe w odbiorze. One powinny frapować, no, po prostu. Nie? Jakby mówić o czymś i jeżeli się chce o czymś mówić, no to najgorzej, jak się przechodzi koło takich prac, które nie wzbudzają żadnych emocji. Jeżeli one wzbudzają jakieś takie emocje, o których mówiłeś, no to dobrze, jeżeli inne, też dobrze, bo jakby oczywiście ja jestem świadomy tego, że jak buduję jakąś kompozycję, to wiem, gdzie, co, jak akcentować, żeby mocniej wybrzmiało,
Natomiast zostawiam to odbiorcy, czy on to odbierze, czy nie, jakby notuję. Myślę, bardzo ważne, co powiedziałeś, że sztuka, czy literatura, czy muzyka, że powinna wytrącać odbiorcę właśnie z komfortu, prawda? Ale też wydaje mi się, że wielka sztuka, czy wielka literatura powinna ocierać się o jakąś tajemnicę. I chciałem was zapytać, jak ją osiągnąć? Pytanie do Xawerego. Na czym polega tajemnica obrazu, wideoartu? Jak otworzyć te drzwi, które do tej tajemnicy prowadzą? Nie ma na to recepty. Kwestia jest pewnie skupienia i jakiejś takiej wewnętrznej dyscypliny, ale niekoniecznie twórczej dyscypliny, tylko jakby takiego programu trochę też w życiu, jak to jest, nie? Co nas interesuje, gdzie tam sobie próbujemy hierarchię wartości zbudować. No i jakby zawsze mówię sobie, że powtarzając za moimi nauczycielami, że trzeba być szczerym wobec siebie, nie? Czyli jednak jakby ta cały czas takie skanowanie swojej osoby i potem jakby w jak najmniejszym zakłamaniu oddawanie tego na zewnątrz, nie? Jakby nie bycie takim kuglarzem, nie? To, myślę, że jakby w sztuce to szybko wychodzi na zewnątrz i jest to widoczne i czas robi swoje. Jakby to są dwa takie barometry, które pozwalają sprawdzić, czy to, co artysta mówi, wytrzyma próbę czasu i jest prawdziwe. Nie? Zgadzam się, pozwolę, że od razu się odniosę do tego, co powiedział Ksawery, bo to bardzo ciekawa metafora o skanowaniu siebie. Ja bym się pod tym absolutnie podpisał. Z jednym może przesunięciem, ale to wynika chyba z tego, że materia słowa i tak zwany bohater wiersza, nie lubiłem nigdy określenia podmiot liryczny, bo przecież też nie musi być on szczególnie liryczny, że i autor, no to są jednak dwie różne postaci i poeta nie pisze pamiętnika, tylko pisze wiersz. Oczywiście skanując mocno siebie, czy chciałem, zanim użyłeś tej metafory, trochę porównać to do takich eksperymentów może na sobie, czy do brania łopaty i wykopywania z siebie różnych zalegających czasami odpadów z rzeczywistości, które gdzieś tam nas przytłaczają. Ale te przesunięcia pozapamiętnikarskie myślę, że są ważne, bo jest to rodzaj też takiej gry z samym sobą. Ja bym tutaj zostawiam to pole manewru trochę na rodzaj, nie nazwałbym tego kłamstwem ani fałszem wobec siebie, ale takim odbiciem od 1:1 jakby nie, pisania testowaniem może. Nie? Testowaniem może, tak. Ale tworząc, skanując się, testując, używając różnych narzędzi, tworzymy też, aby zaprosić kogoś do współudziału, prawda, do rozmowy. Przedstawiając Xawerego, powiedziałem, że jest artystą interaktywnym. Wojtek z kolei, występując, prezentując swoje zdjęcie, swoje wiersze z muzykami na scenie, również wchodzi w interakcję z publicznością, zapraszając do wspólnego przeżywania. Czym dla was jest ta interaktywność i w jaki sposób zapraszacie do współudziału? Ja trochę jestem skażony takim myśleniem o sztuce interaktywnej, więc dla mnie interakcja w sztuce to jest jakby za pomocą komputera i pewna strategia, jakiego rodzaju interfejsu używamy, więc nie do końca zawsze myślę sobie tak, że ja wchodzę w interakcję z odbiorcą, jeżeli tworzę prace, które nie są interaktywne. Bo ten interakcjonizm oczywiście on się rozwijał w sztuce i nie tylko na wielu poziomach, ale dla mnie jakby takiego twórcy, który się zajmuje sztuką interaktywną, to jest to jednak korzystanie z komputera, z programowania, z masy czujników po to, żeby zaprosić odbiorcę do tego, żeby współtworzył dzieło.
A tutaj mamy trochę jednak sytuację taką, że my nadajemy jakieś komunikaty i zostawiamy odbiorcę z tymi komunikatami, nie? I na ile on będzie przygotowany na to, na ile jest jakby uzbrojony też może w poprzez edukację plastyczną, literacką, etc. Na ile jest wrażliwy, na tyle będzie w stanie pojemnie to odebrać. I dla mnie jest jakby ważne, żeby budować pracę trochę na różnych poziomach odbioru i nie tylko na poziomie estetycznym czy czysto emocjonalnym, żeby to było odbierane. Ale czy to tak rzeczywiście jest z tym, czy to jest tylko moja idea fix? Tego nie wiem, to trzeba by zrobić ankietę i sprawdzać, kto tą wystawę jak odebrał. Nie? Wojtku, czy testujesz swoje wiersze podczas koncertów? Czy jakby ta reakcja publiczności na nie w jakiś sposób na ciebie wpływa? Czy może piszesz też takim rytmem, aby one mogły zabrzmieć jak piosenki, jak utwory muzyczne? Zaczynając od końca, od ostatniego twojego pytania, nigdy nie pisałem pod muzykę i zawsze pisanie było dla mnie i myślę, że będzie taką pierwotną, najważniejszą jakby czynnością, działalnością twórczą. Ale masz rację, że te wiersze później poddaję testom muzycznym w różnych zestawieniach, w różnych konfiguracjach, jak wspomniałeś na początku. I sprawdzam je najpierw w wąskim kręgu zespołu, z którym czy z którym jakby próbujemy te wiersze wsadzić w formę muzyczną, czy najpierw ja coś proponuję, a później no, pierwszymi słuchaczami już tego wiersza jakby z nadanym nowym życiem muzycznym są ci muzycy, z którymi współpracuję. A później, jeśli akceptujemy to, no, sprawdzamy to na scenie. Więc to jest jeszcze kolejny rodzaj testu, czy później na płytach. Także myślę, że jest to, ja to nazywam nadawaniem nowego życia, ale można to też nazywać testowaniem, na ile te wiersze w tych nowych warunkach się sprawdzą, na ile im będzie dobrze w tej nowej formie. Ja to bardzo lubię od lat i kolejne byty muzyczne się mnożą. Akurat mam to szczęście, że muzycy, z którymi współpracuję, też są dość płodni i też poszukują i cieszę się, że widzą sens w tym, że mnie jednak nie do końca muzyka, choć miło, że tak mnie przedstawiłeś, że mnie nie do końca muzyka wożą ze sobą na te koncerty, że widzą sens we współpracy, że mimo, że te wiersze nie są śpiewane, się ostatnio właśnie śmieję, że jest to poezja nieśpiewana, ponieważ no, jest to poezja melomówiona, melogadana, że mimo, że to ma pewnie mniejszą siłę rażenia, bo raczej nie idziemy w stronę popkultury, tylko w zupełnie inną, to jednak niesie to jakąś dodatkową wartość, że te teksty poza życiem w książkach, życiem na kartkach mogą sobie żyć w obrębie innych dziedzin sztuki, co też tutaj się zadziało. Ja bym dla was jeszcze mnóstwo pytań, ale niestety czas goni nieubłaganie i musimy już kończyć rozmowę. Jako że państwo mieliście okazję na zbliżeniach oglądać sobie pracę Xawerego Kaliskiego, to może na koniec poproszę jeszcze Wojtka o przeczytanie jednego krótszego wiersza. To może przeczytam ten, który jest smutny, ale jest w sumie odpoczynku wśród liter. I nagle dnia drugiego, wyrwany z całorocznego pośpiechu, wstrzymany jak oddech, leżę na łóżku sam, dziwnie spokojny. A jeszcze wczoraj pragnąłem naraz wszystkiego, przygód z tyloma ludźmi, wykręcałem dziesiątki numerów. Dziś leżę wśród liter jak kot w cieniu zamojskich suteren. Nie muszę już nadawać do nikogo, ani sam się nie muszę nadawać już do niczego. Wojciech Brzoska i Xawery Kaliski byli dzisiaj moimi i państwa gośćmi. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. No i tym sposobem kończy się piąta odsłona projektu Pola Widzenia Książki.
organizowanego od 5 lat przez Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej. Ewa Kokot, Anastazja Hadyma, Sara Nowicka. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. I ja również, który miałem okazję prowadzić te wszystkie 4 spotkania, Bartłomiej Majzel, bardzo dziękujemy. No i zapraszamy na pola widzenia książki Anno Domini 2022, bo z tego co wiem, również ten projekt będzie się odbywał. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.